No w sumie totalnie objęłaś swoje życie, tak? Masz takie wrażenie? O nie, proszę cię, nie. Są rzeczy, których nie ujęłaś w tej książce. Których nie i prawdopodobnie nigdy tego nie zrobię, bo to są rzeczy, które są bardzo, bardzo... Tak powiem, a jaka jest ta granica tajemnicy, kiedy opowiadamy o swoim życiu? To chyba zależy od tego, od bardzo od sytuacji, okoliczności i takich rzeczywiście faktów, które uważam, że nie należy upubliczniać. Też oczywiście robiłaś, ta opowieść jest jak gdyby dla książki, prawda? Która idzie do wszystkich ludzi, których tak. również... Tak, bo też gdzieś ja mam takie poczucie, że i tak w tej chwili żyjemy cudzym życiem. Dzięki właśnie temu, że wszystko jest takie odsłonięte i właśnie tabloidy się tym karmią, kto z kim co powiedział, kiedy i dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Więc tym bardziej jakby mam taki opór przed tym. Ale my się w tej książce nie wpisujemy w tą tabloidowość, no, prawda? Mam nadzieję, że nie, bo tak. Ja na przykład nie widzę tam takich elementów, w których byłby pożywka. Taki element, że ktoś może to wyjąć fragment i zrobić z tego jakiś skandalik, prawda? A ty byłeś w ogóle kobietą skandali? Nie. Prawda? Z tej opowieści, która przez rok, że tak powiem, no chyba nie. Spisywałem, to nie jest tak, że ty byłaś osobą, która prowokowała jakieś takie sytuacje. Że prowokowałam świadomie? Nie. To nie leży jakby gdzieś w mojej naturze, także w zasadzie ty swoją biografią nie możesz się wpisać. Ja w ogóle jestem skandalistką sama w sobie, jako... więc nie muszę prowokować żadnych skandali. Aha.